konkursie dokumentów muzycznych ja osobiście najbardziej cenię takie filmy, które dotyczą nie tylko samej muzyki, nie tylko jakiegoś procesu twórczego, ale też opowiadają jakąś historię. Takim właśnie filmem jest dokument The Possibilities Are Endless, czyli po polsku Jeszcze Wszystko Jest Możliwe, wyreżyserowany przez Jamesa Halla i Edwarda Lovelace'a. To jest bardzo ciekawa historia szkockiego muzyka Edwina Collinsa. Był on bardzo popularny w latach 90. Wylansował m.in. taki przebój A Girl Like You. Niestety niedługo potem doznał wylewu krwi do mózgu i właściwie utracił kontakt z rzeczywistością. Ten film opowiada obrazem, opowiada pejzażem, próbuje jakby zwizualizować ten wewnętrzny świat Collinsa, a jednocześnie pomóc mu nawiązać na powrót kontakt ze światem i z samym sobą. Myślę, że na tym polega wartość tego dokumentu, że właściwie zadowoli on nie tylko wielbicieli dokumentu muzycznego, ale myślę, że w ogóle dobrego kina dokumentalnego.